Spocznij. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Witam wszystkich zgromadzonych na apelu przygotowanym z tej szczególnej okazji, jaką jest dzień 11 listopada. 99 lat temu nasza ojczyzna, po wielu latach niewoli, znów stała się wolnym państwem. Zapraszam do obejrzenia programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 roku, nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami. Polskę wykreślono z map Europy, lecz nie wymazano jej z serc Polaków. Tragedia rozbiorów i utrata niepodległości nie załamały narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania wolności stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. Nasi przodkowie wszelkimi możliwymi sposobami walczyli o zachowanie polskości. Walczyli w kraju i na emigracji. Przypominali całemu światu, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentują nam piosenkę Jesteśmy Polką i Polakiem i wiersz Katechizm polskiego dziecka. Kochasz? A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
trzeciej. Serdecznie.
19 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 roku do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989 ustawą Sejmu powrócono obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Poczet flagowy